W meczu 30. kolejki trzeciej ligi grupy pierwszej Warta się raz podejmowała Olimpię Zambrów. Było to spotkanie sąsiadów z tabeli, zamieszanych w walkę o utrzymanie. Starcie lepiej zaczęli biało-zieloni, którzy tworzyli sobie okazję z gry. Warta mogła objąć prowadzenie po strzałach m.in. Bartłomieja Kręcichwosta, Piotra Mielczarka czy Shingo Koredy. Niewiele brakowało, a samobójcze trafienie zanotowałby Seweryn Michalski, jednak czujny był Kamil Miazek. Stałych fragmentów gry i akcji było sporo, jednak pierwsza część spotkania zakończyła się bezbramkowym remisem. Warta również na początku drugiej połowy szukała swoich szans na gola. Nadeszła 53. minuta i indywidualna akcja Piotra Mielczarka. Skrzydłowy Warty został sfaulowany w polu karnym, a sędzia wskazał na wapno. Z 11 metrów nie pomylił się Seweryn Michalski, który dał prowadzenie Sieradzanom. Dalej swoich szans szukali m.in. Shingo Koreda, Adrian Filipiak czy Kacper Sionkowski. Do końca meczu wynik się nie zmienił i Warta się raz wygrała mecz 1-0. Cieszę się, że miałem przyjemność trenera spotkać po kilkunastu latach. Kiedyś miałem okazję być trenera podopiecznym. Nie, my sobie sami zgotowaliśmy taką sytuację, jaka jest. Nie uważam, że byliśmy dzisiaj zespołem słabszym. Jedna akcja przesądziła o tym, jaki jest tego wynik. My po prostu uważam, że mieliśmy cały mecz pod kontrolą, posiadanie piłki na pewno na naszą korzyść. Natomiast z tego posiadania niezbyt wiele wychodziło, tak? Widać, że Warta nastawiona na odbiór piłki, na szybką zmianę strony, na szybki transport piłki do Kręcichwosta, wsparcie od Korydy, od skrzydłowych. I to był widocznie dzisiaj skuteczny plan, tak? Wygrywa zawsze zespół lepszy, ja nie powiem, że byłem lepszy, bo przegrałem mecz, tak? Ale uważam, że nie zasłużyliśmy na porażkę. To trzeba pogratulować chłopcom, że wygrali ten mecz 1-0 po bardzo trudnym i ciężkim spotkaniu z dobrym przeciwnikiem. Kosztowało na nas to sporo sił, ale najważniejszy jest ten sukces końcowy. Tak jak rozmawialiśmy tutaj z prezesami, że dzisiaj wszystko jedno jak, ale musimy wyrwać te trzy punkty. Wiedzieliśmy, że piłkarsko zespół Olimpii Zambrów jest bardzo dobry. Posiada w swoich szeregach naprawdę kilku niezłych piłkarzy i wiedzieliśmy, że jeżeli ich wpuścimy na własną połowę, pozwolimy im grać, to może to się dla nas źle skończyć. Graliśmy od początku w takim średnim, próbowaliśmy przechodzić do wysokiego pressingu, tych odbiorów mieliśmy bardzo dużo, z tego budowaliśmy sytuację i z tego mieliśmy jeszcze 2-3 możliwości do zdobycia bramki. Ale nie ma co narzekać, są 3 punkty i to jest najważniejsze. Dzięki środowej wygranej Warta z dorobkiem 29 punktów awansowała na 15 miejsce, spychając do strefy spadkowej Sokoła Ostróda. W następnej kolejce Sieradzanie pojadą do Elbląga na mecz z Konkordią. Kolejny mecz na stadionie Mosier odbędzie się w piątek 2 czerwca o godzinie 18. Warta podejmie wówczas ŁKS 2 Łódź. Będzie to przedostatni mecz w tym sezonie na sieradzkim stadionie.